Siema, tutaj Maciek GMP40, witam was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku Dzień Podsumowuje. Żadnych informacji i jedna rzecz do pokazania. Jest to zapis koncertu Black Sabbath, Never Say Die. Jest to właśnie zapis koncertu z trasy koncertowej promującej Never Say Die, czyli tak zwany Never Say Die Tour, na którym grano m.in. Symptom of the Universe, Warpix, Snowblind, Never Say Die, Black Sabbath, Dirty Women, Rock and Roll Doctor, Poetic Funeral, Children of the Grave i Paranoid. To jest tracklista z tego DVD. Z tego co wiem, to możecie teraz zobaczyć już na YouTubie, także polecam sobie zobaczyć końcówki oryginalnego line-upu Black Sabbath. No i z piosenkami z Never Say Die, ponieważ teraz już nie są kadry. No i to tyle. Czyli taki króciutki wstępniaczek, mało dzisiaj w tym tygodniu zrobiłem, ale dobra, przejdźmy do podsumowań. Okej, a więc przesłałem 11 filmów, liczba widzów na dzisiaj to 932, liczba wyświetleń 572292, a lajki na Facebooku się nie zmieniło. Przejdźmy do Google Analytics. Okej, a więc 4789 wyświetleń, 13 dni, 4 godziny oglądania, 41 ocen pozytywnych, 3 negatywne, 39 komentarzy, 1 dodane, ulubione, 8 widzów więcej. A więc najlepsze filmy, stand-up dema, płomienna różdżka cały czas, recenzja Need for Russia 4, recenzja Overspeeda, poprzednie podsumowanie, pierwszy, drugi oraz czwarty, 56 odcinek od Kaskadoflu wersji, no i mój Escape z Michaelem. Okej, ocenę pozytywne. Podsumowanie 9, Overspeed 4. To jest ciekawe, bo zawsze było dużo ocen za gry PC, a teraz jakieś 4. Ale dobra. 57 odcinek od klasyka 4, 3 do 1 za Escape, 3 pozytywne do stand-upu, Call of Duty 2, 19 odcinek, 2 łapki w górę, 1 do 1 za recenzję Need for Russia, 1 łapka w górę do Terrorist Takedown 2, Project IGI, 8 odcinek, także 1 łapka w górę. Ulubione, 1 zostało dodane, prawdopodobnie był to stand-up dema. Tak, nie, Overspeed. A ktoś usunął stand-up dema. Ciekawe. Dobra, komentarze. No, podsumowanie, recenzja Overspeeda, 50 000... To jest to samo. Tylko dwa komentarze się jeszcze pojawiły w grach PC mojemu z booster packów do Battlefielda. I tyle. Udostępnienia nie było, widzowie. 18 przyszło, 10 poszło. Zdobyć za Survival Test, za BT1-2, za wyczyszczenie z odcinek 18. 12, sorry. 4 odcinek od klasika, recenzja Need for Russia, za Battlefielda 2, booster packi, za German Street Racing. Tutaj nie pokazało jakoś, gdzie najwięcej widzów przyszło. Pokażę? Nie pokażę. A po co? Dobra, wróćmy się do wieku. Znaczy do płci. Okej, a więc jest reszta. No i tak naprawdę normalnie. Mężczyzna 3900, także bardzo rozwalone tutaj, no i kobieta 480. Połowa tu, połowa tu. Dzięki wam wielkie za obejrzenia, przejdźmy do pytań. Kiedy pojawi się pierwszy odcinek Przejdźmy Razem Far Cry 2 bądź Far Cry 3? Jak już wielokrotnie mówiłem, to wszystko zależy od tego, czy mi się będzie chciało grać, czy mi się nie będzie chciało grać. Jednak na razie mi się nie chce grać, więc nie będzie. A poza tym to aktualnie macie milion serii z Far Cry 3, polskich serii. Także macie co oglądać. Jeżeli te serie się skończą, trochę minie, to dopiero nagram Far Cry 3, ponieważ no, już się sobie przekonałem m.in. na Call of Duty Black Ops 2, że no trzeba jednak trochę poczekać. Lubisz kuchnię swojej mamy? A któż by nie lubił kuchni swojej mamy? Uwielbiam kuchnię mamy, jak kuchnię babci. Te kuchnie są najlepsze. The best. Chciałbym, żeby moje pytanie było w tytule GMP podsumowuje. Czy może być? Słuchaj, to nie jest tak łatwo. Na początku musisz wymyślić kreatywne pytanie. To kreatywne pytanie musi się dostać do GMP podsumowuje. Potem, kiedy składam, wybieram takie pytanie, bądź majstruję z niego tytuł, bądź już jak filmik się przesyła i robi miniaturkę, to wtedy wymyślam tytuł. Czy może być? Nie wiem, ponieważ dopiero ten filmik nagrywam. Także prawdopodobnie nie wiem, jaki będzie tytuł tego odcinka, no ale jakieś szanse zawsze są. Jak wyleczyć katar? Proste, bierzesz chusteczki i dmuchasz. Tak kilka tygodni może ci przejdzie. Maciek, czy za płytę płacisz sam, czy z zarobków z YouTube? Dobra, teraz troszkę powiem o moich zarobkach na YouTube. Jej, czegoś się dowiecie. Otóż gdybym miał, to za to...
Dobra, teraz trochę wam zdradzę o moich zarobkach na YouTubie. Jej! Otóż, jeżeli miałbym całą swoją kasę z YouTube'a przeznaczyć na te płyty, to bym miał tak naprawdę chyba 1/10 mojej kolekcji płyt. Ale nawet i mniej, ponieważ tygodniowo, jeśli powiedzmy, ile ja zarabiam tygodniowo, nawet nie patrzę, ja tak się temu nie przyglądam bardzo. Ale no myślę, że na jedną płytę, może tanią, bardzo tanią płytę na Allegro by starczyło. A jak widzieliście, co tydzień praktycznie pokazuję wam co najmniej dwie płyty. Czasami tylko się zdarza, że albo jedna, albo w ogóle. Ale no, ponad dwie płyty, także tą kasę, którą przeznaczam na płyty, bądź filmy, bądź gry, biorę ze swojego konta. Czy podczas wyjścia na miasto jesteś zaczepiony przez fanów? Pamiętam, że kiedyś to pytanie było, ale było jak miałem 300 widzów, coś w tym stylu, a że powiem, że nadal nie. Chociaż była taka jedna akcja w mojej szkole i to było jeszcze jak miałem wąsy. Pewien licealista, teraz będzie uwaga, odjazd, pewien licealista do mnie podchodzi i mówi: siema, to z kiedy zgolisz wąsa? Pokazywałeś kiedyś grę z kolekcji swojego ojca. Czy to znaczy, że twój tata jest gamerem i razem gracie w multi? Chciałoby się. Słuchaj, mój tata grał kiedyś takie tytuły jak na przykład Return to Castle Wolfenstein. Przy nim właśnie siedziałem, patrzyłem jak on gra w Call of Duty, Fira i Fira to chyba był jego ostatni tytuł. I wiele gier właśnie z jego kolekcji on nie przeszedł, na przykład Project IGF, którego ja się teraz zagrywam, który jest tytułem genialnym, także dzięki niemu poznałem wiele wspaniałych tytułów. Tata generalnie, jeżeli w coś gra, to gra tylko kampanię, czyli single player. Ale to jest naprawdę rzadkość. Ostatnio właśnie mówię, albo przychodził Fira, dwójkę, albo Wolfensteina 2009, ale nie jestem pewien. Ale mój tata nie jest gamerem, to jest taki, bardziej bym powiedział, niedzielny gracz. Co zrobisz, jak dam ci łapkę w dół? Tobie też dam łapkę w dół. I przy okazji mówię, nagrywaj dalej filmiki, bo widzowie na nie czekają. Trudno, że nie masz neta, ja ci w tym pomogę, ja ci mogę to zaploadować. Tylko twórz dalej, bo wszyscy na to czekają. A czego nie jesteś pomocą techniczną? Bo pomoc techniczna dostaje kasę za swoją robotę, a ja nie dostaję kasy za pomoc, także jestem bezinteresowny i nie mogę być pomocą techniczną. Czy przed nagraniem znów się ucieszasz, czy roka za sobie zrobisz? Obawiam się, że mój grzebień nie ma funkcji strzyżenia i trudno by było sobie tutaj wyciąć tak włosy, żeby tutaj same zostały tym grzebieniem. Chociaż jak jesteś takim hardcorem, to możesz sam takie coś zrobić, tak, właśnie takim grzebieniem i mi udowodnić, że takim grzebieniem można zrobić rokeza. Jaki filmik z YouTube rozśmieszył cię najbardziej? Bo to był jeden filmik najśmieszniejszy, tak? Oprócz Nieokrytego Krytyka, oprócz Zapytaj Beczka Krzyśka Gonciarza, oprócz Ogarnij się Jakuba Dębskiego, bo to są teraz takie jakby top of the pops, bym to nazwał. Są także stare dobre produkcje, na przykład z Pivota, ze Stickmanami oraz na przykład Pajo Jajo robi w gary z modzie, tak Kelmot, to się tak nazywa. Albo Gemot. Animacje związane z Minecraftem, ale nie tylko. To też są fajne filmiki, natomiast najśmieszniejsze. Fajny był Stick Figures on Crack, czyli Ludziki na koksie, to się po polsku nazywa. ASDF Movie, bardzo fajna. Serial jednak wszystko przebija Laser Collection Dominika Fira. Tak, on się tak nazywa, The Fear Studios. Dominik Fir. Jeżeli nie widzieliście, to polecam zobaczyć, bardzo fajna seria. Laser Collection to jest to z I'm a charging my laser. Naprawdę polecam i według mnie jest to na razie najśmieszniejsza seria, jaką kiedykolwiek widziałem. Co zrobisz, jak ktoś ci zawali komputer? Prawdopodobnie nic, ponieważ zanim by odłączył te wszystkie kable, które są podłączone do mojego komputera, to by mu zeszło chyba z godzinę. Poza tym obok stoją moje gry, które są warte chyba więcej niż sam mój komputer. No i to tyle na dzisiaj. Dzięki wielkie za obejrzenie tego odcinka. Jeżeli się podobało, to łapa w górę. A co w kolejnym odcinku? Co w kolejnym odcinku? Kolejne pytania, mam nadzieję. Także piszcie pytania. Przypominam o odpowiedziach wideo, ponieważ no jakoś zapomnieliście o tym. A całkiem by było fajnie, jakby była odpowiedź wideo. Przynajmniej jedna. Przecież namawiam do robienia jak największej ilości odpowiedzi wideo. Takie odpowiedzi wideo biorę w pierwszej kolejności do mojego programu, są zawsze na początku. Zapraszam do robienia odpowiedzi wideo, do pisania komentarzy. Widzimy się w kolejnym odcinku, już za tydzień. No i co? Nara!